Syryjczycy po raz pierwszy kształtują szkło za pomocą dmuchania. To Syryjczycy jako pierwsi nauczyli się dmuchać stopione szkło za pomocą metalowej rurki i nadawać mu skomplikowane formy. Mimo że technika produkcji szkła była znana już od 2,5 tysiąca lat, dopiero mniej więcej w 100 roku przed naszą erą opanowano kunsztowną, niezwykle trudną i niebezpieczną sztukę dmuchania płynnego szkła o temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza. Dmuchanie szkła to proces formowania tego materiału w wygodne i eleganckie kształty. Opanowanie tej technologii miało ogromną wartość dla ludzkości i przyniosło jej wiele praktycznych korzyści. Syryjskich rzemieślników dziś zastępują specjalne maszyny, ale podstawowa zasada od wieków pozostaje taka sama. Na koniec rurki nabiera się odrobinę płynnego szkła, a następnie wdmuchuje do niego bańkę powietrza, wokół której formuje się szklana sfera. Taki pokryty szkłem pęcherz powietrza, nadal przyczepiony do rurki, umieszcza się w formie o pożądanym kształcie i, dmuchając, powiększa albo kształtuje się ręcznie za pomocą odpowiednich narzędzi. Wyrób zostaje następnie powoli schłodzony. Dmuchanie szkła jest możliwe do przeprowadzenia, ponieważ szkło nie ma ustalonej temperatury topnienia. W miarę podgrzewania lub schładzania stan skupienia szkła powoli ulega zmianie. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy opracowano proces dmuchania szkła, powstało Imperium Rzymskie, co bardzo ułatwiło rozprzestrzenienie się tej umiejętności na całym obszarze świata antycznego. Około 100 roku naszej ery Rzymianie dodali do substratów tlenek magnezu, uzyskując szkło przeźroczyste, stosowane w budownictwie. Dmuchanie dało poprzednio nieosiągalną uniwersalność i szybkość produkcji. Rose Marie Trentinella, Metropolitan Museum of Art.